Coś mi się wydaje, że ta cała akcja z synagogą jest dęta jak nagłówki wyborczej albo eksperckość Pawła Kowal. Podobno schwytali 16-letniego dzieciaka, który miał cisnąć koktajlem Mołotowa w synagogę Nożyków przy Twardej w Warszawie. I chociaż Młokos milczy we wszystkich językach, to już obwieszczono, że był to atak antysemityzmu. Myślę, że jeżeli jest to w ogóle ten dzieciak, to motywy powinien raczej ustalić sąd, a nie standardowy chór poszukiwaczy judeosceptycyzmu. Oto wiadome kręgi mają dziś używanie. Dzisiaj, w Dniu Narodowego Święta Flagi, ambasador państwa, które na masową skalę dokonuje ludobójstwa w Palestynie, wycierając sobie gębę demokracją i cywilizacją, pisze o poranku na Twitterze. Przybyłem do synagogi imieniem Nożyków, która ucierpiała dziś w ataku. Wraz z przedstawicielami polskich władz oraz ambasadorem USA chcieliśmy okazać wsparcie warszawskiej gminie żydowskiej. Nie wolno nam dopuścić do tego, aby społeczność żydowska w Polsce została zastraszona tego rodzaju antysemickimi atakami. Strach powinni czuć wyłącznie sprawcy, a kara za takie postępowanie musi być nieunikniona. Dziękuję władzom RP za potępienie ataku i będę czekał na postawienie sprawców przed obliczem sprawiedliwości. Razem pokonamy antysemityzm i nienawiść. I oto pan ambasador kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać, ma argument dla Roberta Mazurka. W jednym z programów Roberta Mazurka w kanale Zero ambasador powiedział, że w Polsce jest przeogromny antysemityzm i między innymi widać go na murach Łodzi. Na to redaktor Mazurek odpowiedział, że bywa w Łodzi bardzo często i takich napisów jakoś specjalnie nie zauważa. Ten powiedział, że prześle mu zdjęcia. Zobaczcie, jak sprawy się mają. Zazwyczaj, kiedy wybucha jakaś kwestia pomiędzy Polską a Izraelem, na przykład polityczna, w tym przypadku mamy do czynienia z tym, że Polska domaga się, w lepszy lub gorszy, ale jednak sposób przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa dotyczącego zabójstwa, zamordowania naszego obywatela, który niósł pomoc humanitarną mieszkającym w Palestynie cywilom, nagle pojawiają się wątki antysemickie i od lat, dosłownie od lat nie wydarzyło się w Polsce zupełnie nic, aby można było stwierdzić, że występuje tutaj antysemityzm na jakąkolwiek skalę i kiedy jest dyskusja pomiędzy Polakami a przedstawicielami kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać, nagle pojawiają się tak zwane zbiegi okoliczności. Uważam, że z tym mamy dzisiaj do czynienia. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, bo za taką sprawę uważam kłamstwa i dezinformacje, które nieustannie płyną z kraju, który jest położony w Palestynie. Uważam, że ich działania są wybitnie antypolskie. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Tak oto rozpoczyna się maj, jeden z najpiękniejszych miesięcy na naszej szerokości geograficznej. W początkowych planach, jak dobrze pamiętacie, mieliśmy osiągnąć na tym etapie 100 tysięcy subskrypcji, ale coś nas YouTube przestał lubić. Może użyłem niewłaściwych słów, albo został gdzieś zastosowany katalog mowy nienawiści. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, powoli do obranego celu dojdziemy, dlatego zachęcam Państwa do subskrybowania kanału Marek Miśko Czuwa i dodawania komentarzy. Pamiętajcie, aby były one złożone z więcej niż 5 słów, bo algorytm to bardzo lubi. Przesyłania tego linku do naszego programu za pomocą komunikatorów i innych aktywności, aby przekaz tutaj dziś zawarty niósł się w świat. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez Was to wszystko, co tutaj jest i co dopiero będzie, by się po prostu nie udało. No, nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się Wam w pas. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens, warte jest kontynuowania, otwiera oczy ludziom, dodaje argumentów lub jest po prostu
waszym głosem, bo z takimi komentarzami często się spotykam. Panie Marku, myśli pan dokładnie to samo, co ja, tylko nie potrafię tego wyrazić w taki sposób. Od tego po prostu jestem, dlatego zapraszam do opisu tego filmu i do pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Jak mija wasza majówka? Myśleliście już o Żydach i rywalizowaliście obsesyjnie z Holokaustem? O, bo to podobno jest wielka domena Polaków. O, tak przynajmniej twierdzi socjolog z Gazety Wyborczej. Zobaczcie. Polacy nie umieją myśleć o sobie i czuć się dobrze ze sobą bez odróżniania się od Żyda. A do tego mają rywalizacyjną i porównawczą obsesję na punkcie Holokaustu. Skąd oni biorą tych ludzi? Zastanawiam się w tej sprawie od wielu lat. Czy to są jakieś skryte traumy z dzieciństwa, zakodowane genetycznie niedotlenienia, jakieś defekty? Ciężko jest to orzec. Ale spodziewam się, że 99,9% z was dnia nie zaczyna od śledzenia tego, czy jesteśmy Żydami, czy nie. I nasz dzień zaczyna się zupełnie inaczej niż to, co sugeruje ta nieszczęsna kobieta, wskazując, że najpierw od samego początku poszukujemy różnic pomiędzy Polakami a Żydami. Śmiem twierdzić, że jest to na szarym końcu. Ja na przykład rozpoczynam dzień od pochwalenia Jezusa Chrystusa, a następnie daję całusa mojej żonie. Znów zaczyna się po prostu, moi drodzy, nagonka. Jakiś dzieciak rzucił butelką w synagodze. Rozpoczął się więc medialny maraton, w którym redakcje prześcigają się w tropieniu wśród Polaków antysemityzmu. A o antypolonizmie cisza. Dlatego warto wyjaśnić coś żydowskim i amerykańskim oficjelom. Nikt w Polsce nie gardzi wami dlatego, że jesteście Żydami. Gdybyście cokolwiek o nas wiedzieli, zrozumielibyście, że pogarda do człowieka nie występuje w naszych narodowych i cywilizacyjnych genach. Mamy natomiast uczulenie na podłe i niesprawiedliwe postępowanie. Nie tylko wasze. W naszym kodzie kulturowym nie ma miejsca na próżną nienawiść i to właśnie dlatego Polacy przodują w liczbie wyróżnionych osób wynagrodzonych tym medalem sprawiedliwych wśród narodów świata. Nie przyszło wam to do głowy? Dlatego właśnie Polacy żyjący zarówno na ziemiach okupowanych, jak i na terenie Generalnego Gubernatorstwa pomimo kary śmierci dla całych rodzin, kamienic, a czasem i ulic, nie rezygnowali z pomagania swoim żydowskim współobywatelom. Bo jak wiadomo, śmierć Polaka to fizyka, biologia, coś zwykłego. A śmierć Żyda to metafizyka. Jakaś filozofia. Jeżeli ktokolwiek odpowiada za wzniecanie negatywnych nastrojów do Żydów w Polsce, to właśnie ludzie, którzy od lat głoszą takie oto tezy w tych i tamtych mediach. Ale nie myślcie, że oni robią to przypadkowo, nie. Przez całe swoje życie spotykałem się z wieloma antypolskimi narracjami wymierzonymi w nasz naród, w nasz kraj, które miały w jakiś sposób, w moim najgłębszym przekonaniu, budować w nas niechęć do Żydów, której po prostu nie było. Wiecie, kto nauczył mnie, jak to nazywam, judeosceptycyzmu? Sami Żydzi. Ja się go nauczyłem w TVN-ie. Nauczyłem się go w Gazecie Wyborczej. Stamtąd on po prostu wycieka. A dlaczego? Bo z ich artykułów oraz wielu programów bardzo często, dawniej jak i teraz, cieknie po prostu antypolonizm. Dokładnie pamiętam kwestie związane z Janem Tomaszem Grossem i jego plugawą książką. Książką zakłamaną, co wielokrotnie udowadniano. Pamiętam, jak pracowałem w Polskim Radiu, była tam taka koleżanka, no już nie powiedziałbym wiekowa, ale dojrzała, mająca może 70 lat. I z jakim ona zapałem, kiedy ta książka wychodziła, tłumaczyła wszystkim, mówiła, że ją ma, że będzie ją czytała. Jak inni wychodzili, aby wzbudzić w niej, bo była dosyć istotną redaktorką, jakiś, powiedziałbym, jakąś uwagę wzbudzić w tej pani redaktor, pytali, ale jak skończysz, to na pewno mi pożyczysz, mówię o tej książce. Patrzyłem na nich z ogromnym politowaniem. Ja już tę książkę wcześniej po prostu przeczytałem i wiedziałem, jaki to jest antypolski blagier, jak mówiło się to u nas w Warszawie. Więc przez całe swoje życie spotykałem się z wieloma antypolskimi narracjami
i zarzutami, chociażby jak ten, który mówił o celowym wykluczaniu uczniów pochodzenia żydowskiego z możliwości podejmowania edukacji w Polsce. I to nie tylko w czasach nam współczesnych, ale również podczas zaborów. Każdy, kto zna historię, wie, że zarówno w czasach zaborów, jak i w XX wieku nie byliście wykluczani z naszej społeczności, ale sami decydowaliście się, aby żyć na jej marginesie. W miastach tworzyliście diaspory i całe dzielnice, separując się od reszty bez jakiejkolwiek chęci asymilacji. Dlatego w pozytywizmie było właśnie hasło emancypacji kobiet z jednej strony, ale z drugiej asymilacji Żydów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że czasy były niespokojne. I dlatego, że każde normalne, zdrowe i dobrze funkcjonujące państwo, a wy dobrze wiecie, o czym mówię i dzisiaj wam to udowodnię, chce, aby wszyscy jego obywatele bez względu na narodowość grali w jednej drużynie, która nazywa się właśnie państwo. W tym przypadku chodzi o państwo polskie. Więc nie ma nic złego w tym, że państwo próbuje za pomocą swoich wszelkich mechanizmów, oczywiście zgodnych z etyką i zachowaniem, powiedziałbym, wynikającym z naszej cywilizacji, chce, aby wielu obywateli, którzy mają różne pochodzenie, grało do jednej bramki, żeby tworzyło jeden naród złożony z przedstawicieli wielu. Na tym właśnie polegała ta kwestia związana z przyłączeniem Żydów, czy też próbami przyłączenia Żydów do naszej społeczności. Ale wielu przedwojennych obywateli polskich o żydowskim pochodzeniu nie chciało tego robić. Nie znało nawet języka polskiego i nie dlatego, że nie pozwalano im się go uczyć, ale dlatego, że nie chcieli tego robić. Później oczywiście snuto opowieści, że Polacy podczas zaborów tak strasznie wykluczali obywateli tego właśnie pochodzenia. Ta narracja przewija się nieustannie. Raz, że Polska nie istniała wówczas na mapach świata. Dwa, dane jakoś mówią o tym zupełnie coś innego. No to zobaczmy, co mówi statystyka na temat tego właśnie przekonania, chociażby w Galicji. Pan Roman Pelczar w książce Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego w wieku XVI i XVII wydanej przez wydawnictwo WSP Rzeszów w roku 98 na stronach 247 i 248 podaje. Żydzi mieszkający w Galicji tworzyli ośrodki i środowiska zachowujące odrębne od chrześcijaństwa prawa, zwyczaje i tradycje. Jednym z przejawów tego było wysyłanie swych synów do własnych szkół wyznaniowych o charakterze elementarnym. Szkoły izraelickie w początku czasów galicyjskich nadal funkcjonowały według dotychczasowych wzorów organizacyjnych. Wpływ na to miał tradycyjnie niechętny stosunek Żydów do publicznych szkół chrześcijańskich. A jaki był to stosunek, co? No ale pójdźmy dalej. To wykluczenie widać też wyraźnie na przykładzie zestawień statystycznych dla żeńskiej szkoły trywialnej w Rzeszowie. Trywialnej, bo tak wówczas ta podstawowa była określana. Więc wśród uczennic tej placówki, co najmniej od lat 60. XIX wieku, było sporo dziewczyn z rodzin żydowskich. Dla przykładu w roku szkolnym 1865-66 do klasy pierwszej zapisano 92 uczennice, w tym 60 wyznania mojżeszowego, co stanowiło 65%. Do klasy drugiej, liczącej 61 osób, zaczęło uczęszczać 31 Żydówek, czyli 51%. W klasie trzeciej, zaś mającej 32 osoby, 13 wywodziło się z rodzin izraelickich, czyli 41%. Z kolei w roku szkolnym 1867-68 w klasie pierwszej na 124 dziewczęta aż 82, czyli 66% były wyznania mojżeszowego. Duży ich udział był także w klasie drugiej, gdzie na 63 uczennice Żydówek było 37, czyli 59%. I można byłoby tych statystyk mnożyć. Wydaje się, że to nie jest jeszcze pełne zestawienie liczby dziewcząt z rodzin żydowskich, pisze Pelczar. Sądzi on bowiem, że przynajmniej część uczennic, które zaliczono do wyznania rzymskokatolickiego, faktycznie mogła mieć pochodzenie izraelickie. Wskazują na to ich niemiecko brzmiące nazwiska, na przykład. I tak miały się sprawy. Gdy zdejmie się tę tępą propagandę i spojrzy na fakty, świat wydaje się zupełnie inny. Nieprawdaż? Tyle jeżeli chodzi o zbicie najdurniejszego argumentu, który spotkałem w swoim życiu. Tym, że Polacy nie dali się edukować Żydom. Krytyka. Każda krytyka waszej polityki, prowadzonej zresztą na całym świecie, zaraz jest blokowana za pomocą knebla myślozbrodni i antysemityzmu. Nie zauważyliście tego?
Czy normalni Żydzi, ci, którzy nie są politykami, nie pełnią żadnych ideologicznych i propagandowych funkcji, nie zauważają tego, że świat właśnie został tak skonstruowany? I tutaj pewnie część osób ma do was o to pretensje. Ale o tym zaraz. Ludzie reagują w ten sposób wobec polityków żydowskich na wasze postawy, dlatego że od lat prowadzicie niezrozumiałą, antypolską politykę zastraszania naszego narodu i do jej wozu zaprzęgacie zwykłych Żydów, którzy często nie chcą mieć z nią nic wspólnego. Uczyniliście się również, nie wiedząc czemu, spadkobiercami prawnie bezspadkowego mienia przedwojennego obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, którzy zginęli z rąk niemieckich okupantów. Nie przeszkadzało wam również to, że w waszej ocenie własność ta należy się waszemu państwu, które w czasie wojny przecież nie istniało. Wniosek więc jest następujący. Coś, co nie jest jego, ma otrzymać coś, co w tym czasie nie istniało. Przecież to jest durne. Ale nie dla was. Zresztą w kwestii polityki historycznej słowo niemieckich od czasu, kiedy rząd w Berlinie spłacił wobec waszego kraju zobowiązania za hekatombę wojny, którą wywołali jego poprzednicy, nie przechodzi wam, Żydom, przez usta. Antysemityzm to irracjonalna niechęć lub nienawiść do Żydów. Chociaż Semitami są nie tylko Żydzi, ale i Arabowie, i część Etiopów, również tych, którzy są czarnoskórzy i wyznają judaizm, a przez pozostałych są traktowani jako sort najgorszy. W Polsce antysemityzm jest tak niezauważalnym marginesem, że nie dostrzega się go wcale. We wszystkich statystykach ONZ-u, a nawet lewicowej agendy, w Polsce antysemityzm nie występuje. Nie występuje i zobaczcie, co pisał o tym nawet sam naczelny rabin Żydów w Polsce, Michael Schudrich. Antysemityzm występuje natomiast we Francji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Holandii i to ze wzrostem i na bardzo wysoką skalę. Ale oskarża się o takie działania nas. Nie ma więc w Polsce antysemityzmu. Jest antydebilizm. Bo to, co możemy dostrzec wśród Polaków i to od prawa do lewa, można określić brakiem zgody na waszą obłudę. Mamy podziurki w nosie zakłamywania historii, Grossów i Engelkingów, wszystkiego, co tylko by się wydarzyło wokół was, a nazywanego antysemityzmem, a może być po prostu zwykłą bandyterką. Mamy dosyć waszego braku wdzięczności, buty i perfidnej arogancji ambasadora kraju, którego nazwy nie można wymieniać. Zwykli Żydzi powinni wiedzieć, że nikt nie niszczy relacji pomiędzy naszymi narodami jak polityka Izraela prowadzona względem Polski i Polaków. Nie zgadzamy się jak większość cywilizowanego świata na ludobójstwo, którego dokonujecie od dziesiątek lat na masową skalę w Palestynie, ale jakoś listów odcinających się od tych zbrodni wojennych nie ma. Czyżbyście się z nimi zgadzali? Kiedy jacyś chrześcijanie zrobiliby coś na świecie, natychmiast pytacie Polaków, czy będziecie za to przepraszać. Obwinia się całe chrześcijaństwo. Gdy wyznawcy judaizmu dokonują mordów na ogromną skalę na ludności tubylczej, palestyńskiej, nikt was o to nie pyta. A wy macie usta pełne frazesów. Ta niezgoda i bunt, sprzeciw bym powiedział, nie są domeną, jak to nieustannie określacie, skrajnej prawicy, ale każdego cywilizowanego człowieka. Jak uczył profesor Feliks Koneczny, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Więc nie ma też czegoś takiego jak cywilizacja judeochrześcijańska. Po prostu nie ma. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Nie zgadzamy się na mordowanie kobiet, dzieci i starców w kraju, który siłą zagarnęliście. Mówimy nie. I mamy ku temu moralny obowiązek blokowaniu dostępu do wody i żywności setkom tysięcy ludzi, których zamknęliście w gettach na zachodnim brzegu Jordanu. I mówią to katolicy w obronie muzułmanów, ale i chrześcijan, którzy żyją w Palestynie. Kraj, którego nazwy nie można wymieniać w swoim parszywym działaniu, niczym nie różni się od nazistowskich Niemiec. Ale tutaj ambasador USA głosu nie zabierze. I nie jest to przecież pogląd odosobnionej, jakiejś niewielkiej grupy radykałów, ale oparte na faktach przeświadczenie poparte raportami ONZ, głów kolejnych europejskich państw i komunikatów kolejnych organizacji społecznych zajmujących się pomocą cywilom podczas wojny. Porażają nas te wasze tłumaczenia, że ostrzeliwanie konwojów humanitarnych idące już w dziesiątki są zwykłą pomyłką, bo nasz rodak nie był pierwszy i uważam, że nie będzie też ostatni.
Może dla niektórych z Was będzie to wielkie zaskoczenie, ale znakomita większość normalnych Polaków nie jest zainteresowana Wami, ale własnymi sprawami, a nie jakąś marginalną diasporą narodową żyjącą w Polsce. Przykładów prymitywnego szowinizmu, którym prawo kraju, którego nazwy nie można wymieniać, wręcz ocieka, można mnożyć w nieskończoność. Internet z kolei przepełniony jest relacjami ludzi świeckich, którzy byli w ostatnim czasie w Jerozolimie, a także kapłanów i osób konsekrowanych z różnych wyznań chrześcijańskich, którzy notorycznie są wzgardzani, opluwani i obrażani przez żydowskich mieszkańców Jerozolimy. I co z tym robicie? Bardzo proszę, Tygodnik Powszechny. W Jerozolimie skala ataków werbalnych i fizycznych na chrześcijan ze strony ortodoksyjnych Żydów zaskoczyła ostatnio wszystkich. Dziennik Gazeta Prawna. Coraz częstsze ataki na chrześcijan w Izraelu. Opluci duchowni, zniszczona figura Jezusa. Vatican News. Antychrześcijańskie ataki w Jerozolimie. Napad na dom Elżbietanek w Izraelu. Elżbietanki to takie siostry. W ostatnich miesiącach wzrosła liczba złośliwych ataków żydowskich ultranacjonalistów przeciwko chrześcijańskim instytucjom oraz osobom noszącym strój duchowny. Ofiarą tych ataków agresji padł m.in. Nowy Dom Polski w Jerozolimie, prowadzony przez siostry Elżbietanki. Klasztor polskich sióstr, które prowadzą dom pielgrzyma, jest położony w dzielnicy Mea Sharim, zamieszkałej głównie przez ortodoksyjnych Żydów. Siostry nigdy nie miały łatwych relacji ze swoimi sąsiadami, ale ostatnie tygodnie przyniosły wyraźną eskalację agresji. Wewnętrzny plac za furtką klasztorną został wielokrotnie obrzucony z ulicy kamieniami, jajkami czy zepsutymi owocami. Ostatnio młodzi agresorzy wdarli się w nocy na własność prywatną sióstr, rozbili donice, zniszczyli drzwi wejściowe. Siostra Róża, przełożona polskiej placówki, zadeklarowała, że siostry mimo tego nękania i zastraszania będą trwały wiernie na powierzonej im misji. I brawo siostrzyczki! Nie można się zastraszyć antypolskim i antychrześcijańskim troglodytom. Jak znajdziecie jakiś post prezydenta Dudy, ambasadora Izraela USA na ten temat, gdzie mówi się o walce z antypolonizmem i antychrześcijaństwem w Izraelu, dajcie znać. I nie są to jakieś radykalne grupy, jak mówią przywódcy państwa, którego nazwy wymieniać nie można, a już przez przypadek i tak powiedziałem. Miejmy nadzieję, że YouTube będzie tym razem łaskawy. Znajdziemy takich informacji w internecie całą masę, na przykład takich filmów. Ultra-Orthodox Jews spit toward Christians carrying a cross in occupied East Jerusalem this week. An act of religious hatred, igniting a scandal in Israel and beyond. Other videos, also widely seen on social media, show Jews spitting toward nuns outside a church. And yet another where Jews spit at a church doorway. Israeli police say they have arrested 5 people, one a minor, in the latest incident. Dlaczego się tak dzieje? Bo cały szkielet państwa, którego nazwy nie można wymieniać, jest zbudowany z nienawiści, uprzedzeń rasowych i religijnych. Izrael to kraj rasistowski. Bardzo proszę o to kilka przykładów. Prawo o powrocie z roku 1950, czyli prawo, które umożliwiało każdemu Żydowi na świecie emigrację do Izraela i uzyskanie izraelskiego obywatelstwa. Prawo to oczywiście dyskryminowało nie Żydów. Nie mieliście w swojej ofercie podobnych praw dla innych grup etnicznych czy religijnych, prawda? Prawo dotyczące osadnictwa, kolejny element obowiązujące cały czas jedno i drugie. To przecież wasze działania dotyczące budowy osiedli na terenach okupowanych, takich jak Zachodni Brzeg, jest krytykowane przez cywilizowany świat za promowanie interesów żydowskich osadników kosztem praw Palestyńczyków, którzy mieszkają tam od zawsze, którzy byli tam od zawsze. Ale idźmy dalej. Ustawa narodowo-państwowa z roku 2018, czyli ustawa, która definiuje Izrael jako narodowe państwo narodu żydowskiego i podkreśla unikalny charakter narodowy dla Żydów, co spotkało się przecież z krytyką nie moją, Marka Miśko, ale krytyką ze strony ONZ-u, krytyką ze strony państw arabskich i innych grup, które uważają, że ustawa ta marginalizuje ich status i prawa obywatelskie. Dyskryminacja w dostępie do zasobów. Krytycy zarzucają, że arabskie społeczności żyjące w Izraelu często napotykają na trudności w dostępie do podstawowych zasobów publicznych, takich jak woda, takich jak edukacja, zdrowie czy infrastruktura, co może być postrzegane jako forma szowinizmu. Może? Przecież to jest czysty rasizm i szowinizm. Innym obywatelom, bo mają inne pochodzenie lub wyznanie, nie przysługuje to, co nam, Żydom.
I to my jesteśmy rasistami, my jesteśmy antysemitami. Przecież Arabowie to również Semici. Czy Żyd może być antysemitą? Jak widać, może. Albo w latach 2015-2022. Czy wiedzieliście o tym, że Zgromadzenie Ogólne ONZ, czyli lewacka agenda, ale przecież to jest ich agenda, skierowało przeciwko Izraelowi aż 125 rezolucji związanych z konfliktem izraelsko-palestyńskim, co sugeruje rolę tego państwa jako głównego sprawcy naruszenia praw człowieka na świecie. Bo w tym samym czasie Rosja była potępiona 15 razy, Syria 9, Korea Północna 7, a Iran 6. Gdzie znajdziemy jeszcze szowinizm państwa położonego w Palestynie, jak myślicie? Klasycznym przypadkiem jest historia księdza Daniela Rufejzena, Polaka, który pomimo swojego żydowskiego pochodzenia stracił prawo do osiedlania się w Izraelu po konwersji na katolicyzm. I to wystarczyło. A u nas odbywają się dni judaizmu w kościele katolickim. A historia tego kapłana pokazuje, że Żyd, który przyjął chrześcijaństwo, który stał się katolikiem i został kapłanem katolickim, został wykluczony ze swojej społeczności i pozbawiony praw obywatelskich. Mówił wam coś o tym ambasador tego państwa, którego nazwy nie wolno nam wymieniać? Tymczasem ten ksiądz, jako Żyd, a było to na początku powstawania państwa, które graniczy na przykład z Syrią, poprosił o nadanie izraelskiego obywatelstwa. Swoją prośbę argumentował pochodzeniem i tożsamością kulturową, do której zawsze się przyznawał. Co zrobiły władze państwa, którego nazwy nie wolno nam wymawiać? Odmówiły przyznania mu obywatelstwa z powodów wyznania. Myślicie, że coś się zmieniło po apelacji do Sądu Najwyższego? Rufejzen całkowicie przegrał sprawę. Następnie ubiegał się o obywatelstwo już jako nieżyd. Po 6 latach przyznano mu to nieszczęsne, cholerne obywatelstwo i do końca życia żył w karmelitańskim klasztorze Stella Maris na górze Karmel w Hajfie. Jest to ironiczne, że gdyby w Stanach Zjednoczonych nazwano USA państwem chrześcijańskim należącym tylko do chrześcijan, wielu amerykańskich Żydów natychmiast uznałoby to za akt antysemityzmu, podczas gdy Izrael jest określany jako państwo dla Żydów i mówi się o nim, że jest cywilizowaną demokracją. Podkreślał to wielokrotnie wspaniały Żyd, profesor i naukowiec, Izrael Sachak, godny szacunku i uznania człowiek. I nie dlatego, że był Żydem, ale dlatego, że był wielkim myślicielem. Zawsze stawał w obronie praw człowieka i przeciwko żydowskiemu szowinizmowi w kraju z sąsiadującym z Libanem. Szachak, który został uratowany z warszawskiego getta przez Zenona Wosia, był wspomniany w amerykańskim dzienniku kongresowym. Jego działalność polityczna i publikacje były krytykowane przez syjonistów, co sprawiało, że okoliczności jego śmierci, bardzo dziwne i zresztą, budziły podejrzenia wśród wielu jego przyjaciół. Szachak jest autorem książki Żydowska historia, Żydowska religia, opowieść o 3000 lat, w której krytykuje żydowski szowinizm w kraju, którego nazwy nie wolno wymawiać, opisując je jako państwo zarezerwowane wyłącznie dla Żydów. Według Szachaka koncepcja państwa położonego w Palestynie jako państwa żydowskiego stanowi zagrożenie nie tylko dla samego państwa i jego mieszkańców, ale także dla Żydów na całym świecie, ludności Bliskiego Wschodu oraz Ameryki. Ale mieliśmy też, proszę Państwa, już poza Szachakiem, rok 1985, czyli rok mojego urodzenia, gdy w życie weszła ustawa konstytucyjna przyjęta przez Kneset, czyli ichniejszy parlament. Zabrania ona udziału w życiu politycznym w Izraelu osobom, które podważają żydowskość państwa lub dążą do zmiany tego statusu drogą demokratyczną. Osoby niebędące Żydami mieszkające w kraju, który sąsiaduje nie tylko z Libanem, ale i z Syrią, są traktowane jako obywatele drugiej kategorii. A ci, którzy niedawno przeszli na judaizm, mają prawo do uzyskania obywatelstwa izraelskiego i osiedlania się w Izraelu, ale dopiero wtedy. Rozumiecie, co by się działo w Polsce, gdyby ktoś wpadł na pomysł nadania praw wyższych tylko chrześcijanom? U nas nikomu w ogóle by to do głowy nie przyszło, bo jesteśmy narodem cywilizowanym, który chce w znakomitej większości, to prawda, żyć w kraju o zasadach chrześcijańskich, o normach etycznych chrześcijańskich, ale nie po to, aby wykluczać obywateli o innym wyznaniu czy narodowości z życia całej zbiorowości państwa. Państwo, którego nazwy wymieniać nie wolno, tymczasem robi to od samego początku swojego powstania. Nikt wami nie gardzi, ale waszymi postawami pełnymi nienawiści i pogardy wobec innych niż wy. Nikt nie gardzi wami, ale polityką państwa, które międzynarodowa społeczność pomogła wam zbudować, w Palestynie zresztą. Ale chyba wtedy nikomu
nie przyszło do głowy, że naród, który tak strasznie ucierpiał z rąk Niemców w czasie wojny, sam skopiuje ich metody i będzie stosował je na masową skalę. I dopóki będziecie ludobójstwa bronić, dopóty nastroje będą się tylko podgrzewały. W Polsce to się nie dzieje, ale dzieje się w całej Europie. A historia to do siebie ma, że przypomina koło. Macie tego świadomość? Tak, to prawda. Rozzłościłem się. Bo od kilkudziesięciu lat jesteśmy karmieni tą nieprawdą. I każdy, nawet najmniejszy, chuligański eksces i wybryk natychmiast zrównuje nasz naród z jakąś chciwą krwi, hybrydą, która chciałaby wszystkich Żydów po prostu udusić. Co jest nieprawdą. Jesteśmy narodem chrześcijańskim. I możemy mieć wobec was różne oceny i podejście. Natomiast z pewnością oddawaliśmy za was życie, jako ludzie, jako Polacy, czego wy nie potraficie docenić. I dlatego większość świata ma was za nic. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami po prostu tego wszystkiego nieść i mówić prawdy, bo myślę, że dzisiaj powiedziałem to, co większość z was uważa. Jak zwykle za to kłaniam się wam w pas. Jeżeli natomiast ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że co wspólnie robimy, wspólnie przyniesie nam efekt, sukces, jakkolwiek byśmy to nazwali, że warte jest to kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Żył kiedyś, moi mili, wielki człowiek, Polak, profesor filozofii, człowiek o przedwojennej aparycji, zachowaniu i błyskotliwym intelekcie. Profesor Bogusław Wolniewicz. Świeć Panie nad jego duszą, chociaż sam uważał się za niewierzącego. Człowiek ten podczas jednego z wykładów znakomicie opisał to wszystko, o czym dziś mówiliśmy. Dlatego nie będę przedłużał i zostawię was z profesorem. Ci, którzy już o nim zapomnieli, będą mieli możliwość odświeżyć sobie pamięć, a ci, którzy go nie poznali, z pewnością będą poszukiwali zarówno jego książek, jak i nagrań w internecie po tym, co tutaj usłyszą. Bo naprawdę warto jeszcze zostać. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Od 30 z górą lat obraz Polski w świecie jest z premedytacją plamiony i wypaczany. Przodują w tym środowiska żydowskie, zwłaszcza amerykańskie. Ci z Brooklynu, jak ich nazywam. Ręka w rękę z nimi idą równie nam nieprzyjazne środowiska niemieckie. Te, co znowu prą na wschód. Międzynarodowe zniesławianie naszego narodu stanowi wielką operację polityczną prowadzoną z nieubłaganym uporem i konsekwencją. Nazywam ją krótko podstawianiem Polski. Podstawianie to opisaliśmy z kolegą, profesorem Zbigniewem Musiałem w książce Ksenofobia i wspólnota, wydanej 7 lat temu przez wydawnictwo Arkana. Główną jej tezą było, że powszechne dzisiaj demonizowanie ksenofobii jest błędem. Oznacza ona bowiem jedynie, ksenofobia, wyraźne odróżnianie swoich od obcych i nierówne ich traktowanie. A to jest niezbędne dla istnienia jakiejkolwiek ludzkiej wspólnoty. Ta różnica, my i oni, swoi i obcy. Liczyliśmy trochę, że książka da okazję do głębszej dyskusji o antagonizmach polsko-żydowskich i żydowsko-polskich. Nic podobnego.
ze strony polskiej powitało książkę trwożliwe milczenie. Ze strony żydowskiej próby oszkalowania nas podjęte przez dwóch znanych jej przedstawicieli, Ireneusza Krzemińskiego i Henryka Schleifera. Podstawianie Polski polega na dążeniu, by winę za zagładę Żydów europejskich przesuwać w świadomości społecznej stopniowo z Niemców na Polaków, jako na rzekomych tej zagłady współsprawców i współwinowajców. Na pytanie, kto winien, odpowiedź historycznie prawdziwa brzmi oczywiście Niemcy. Odpowiedź politycznie poprawna brzmi inaczej. Naziści i Polacy. Podstawianie Polski nie idzie oczywiście drogą racjonalnej argumentacji, bo to niemożliwe. Idzie drogą społecznej tresury. Odruchowo zagłada Żydów ma przestać kojarzyć się ludziom z Niemcami, a zacząć kojarzyć się z Polakami. Dlatego dba się, by gdziekolwiek mowa o zagładzie Żydów, dać też wzmiankę o Polsce. Stąd uporczywie powtarzana formuła polskie obozy śmierci, tłumaczona potem kłamliwie jako skrót myślowy. Odwrotnie, dba się tak, żeby gdziekolwiek mowa o Polsce, napomknąć też jakoś o zagładzie Żydów. Stąd uporczywe gadanie o polskim antysemityzmie, nigdy o niemieckim czy francuskim. A także powtarzanie, że Polska to wielki cmentarz żydostwa, z cichą sugestią, że grabarzami byliśmy my. Proste to, a skuteczne. Stosuje się również zabiegi chytrzejsze. W 1978 roku wyprodukowano w Ameryce głośny serial Holokaust, od którego w ogóle nazwa ta, etymologicznie bezsensowna, zaczęła swą wielką karierę propagandową. W serialu pokazuje się mord na Żydach wileńskich, dokonywany przez jakąś formację miejscową. Historycznie byli to rzecz jasna litewscy szaulisi, ale tego się nie mówi. Za to pokazuje się ich ubranych w rogatywki, czyli z nakryciem głowy, jakiego używały i używają na świecie tylko formacje polskie. Propagandowe podstawianie Polski daje efekty. Oto przykład, drobny, a wymowny. Znany dziennik hiszpański, El País, znaczy to kraj, pisze o nas w marcu 2007 roku. Cytuję. Mimo, że w Polsce już prawie nie ma Żydów, Polacy są wciąż największymi antysemitami w Europie. Ich niechęć wywodzi się z chrześcijaństwa. Nie ma najmniejszej wątpliwości, pisze El País, że Polska odegrała kluczową rolę w nikczemnych działaniach, które doprowadziły do wymordowania 2/3 całej ludności żydowskiej w Europie. Zauważmy, że z pola widzenia znikli tu już nie tylko Niemcy, lecz nawet naziści. Zostaliśmy tylko my, Polacy. Najwięksi antysemici w Europie. I nasza kluczowa rola w mordzie na Żydach, co do której El País, jak deklaruje, nie ma najmniejszej wątpliwości. Wypowiedź ta nie jest pojedynczym wybrykiem. Jest małą cząstką wielkiej operacji wycelowanej prosto w nas.
komuś potrzeba czarnej owcy. I tą owcą mamy być my. Podstawianie Polski trwa. Jego kulminacją była jak dotąd sprawa Jedwabnego. Ale to nie koniec. Światowy rozgłos, jaki sprawie Jedwabnego nadano, wskazuje, że operacja przeciwko nam weszła w nową fazę zaostrzoną. Muszę tu rzec coś o sobie. Mnie samemu dopiero paszkwil Grossa uświadomił, co się święci. Nie tyle nawet sam ten paszkwil, bo to propagandowy śmieć, ile ten frenetyczny zachwyt, jaki wzbudził wśród Żydów, także polskich. Mamy wreszcie tych Polaków pod sztychem i już się nam nie wymkną. Taki duch wionął z tej wrzawy, paskudny. Przez wiele lat byłem skłonny odnosić się do niemiłych nam poczynań żydowskich ze zrozumieniem dla powagi ich dziejów i ich cierpienia. Dziś jestem znacznie mniej skłonny. Jedwabne coś w nas Polakach zmieniło, ale inaczej niż myślano. Gorąca chęć, by poderwać w nas nasze poczucie narodowe, ujawnia się rozmaicie. Oto świeży przykład sprzed miesiąca. Profesor Yehuda Bauer z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, wielki podobno znawca najnowszej historii Żydów, udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita. Poucza nas tam między innymi, że, tu cytuję Bauera, prawdziwą przyczyną masakry w Jedwabnym był fakt, że tamtejszy biskup był wyjątkowo antyżydowski. Nie o to jednak mi chodzi. Bauer wypowiada się również na temat ekscesów wobec Żydów, do jakich doszło w listopadzie 1918 roku podczas naszych walk z Ukraińcami o Lwów. Mówi, cytuję Bauera, znane są pogromy, jakich we Lwowie i okolicach dopuścili się wówczas Polacy, między innymi żołnierze armii Józefa Hallera. Hallerczycy. Błękitna armia, takie mundury mieli, sformowana pod koniec tamtej wojny we Francji, to przecież jedna z polskich legend. Pamiętam, jak przed wojną maszerowali szeroko. Hallerczycy idą. Armia Hallera, i tu się mówi, że oni brali udział w jakichś ekscesach antyżydowskich. Armia Hallera została przepuszczona, została sformułowana we Francji, a przepuszczona przez Niemcy do Polski dopiero w kwietniu 19 roku. Jakże więc jej żołnierze mogli dopuszczać się czegokolwiek we Lwowie pół roku wcześniej? Oczywiście nie mogli, bo ich tam wtedy nie było. I wielki znawca historii powinien to wiedzieć. Nie wie, a paple, byle opluć coś nam Polakom drogiego. Z tą paplaniną o Hallerczykach mordujących we Lwowie rzekomo Żydów spotykam się tu zresztą nie po raz pierwszy. To musi być u nich element ich antypolskiego folkloru. Operacja podstawiania nas za Niemców rodzi wiele pytań. Dwa zdają mi się najważniejsze. Primo, jakie są naprawdę cele tej operacji? I sekundo, jak wobec tej operacji mamy się zachować?
Na pierwsze, o co do celów, nie odpowiem. Trzeba by tu sięgnąć bardzo daleko, a to, co miałbym wtedy do powiedzenia, wypadłoby zbyt hipotetycznie. Powiem o tym tylko jedno. Wielu sądzi, że cel podstawiania Polski jest jasny. Pod pretekstem tak zwanej restytucji mienia żydowskiego, ich międzynarodowe agendy chcą wymusić na nas gigantyczny haracz. Światowy Kongres Żydów, World Jewish Conference, cel taki wręcz zdeklarował. I to ze zdumiewającą otwartością. W kwietniu 1996 roku sekretarz generalny tego kongresu, Israel Singer, zapowiedział, że kongres, tu cytuję, przeprowadzi wkrótce międzynarodową kampanię propagandową, która zmusi rząd polski do zwrotu mienia zagarniętego Żydom podczas II wojny światowej. A jeżeli Polska tych żądań nie spełni, to będzie publicznie atakowana i poniżana. Attacked and humiliated. Tak więc można rzec, podstawianie Polski to właśnie realizacja owej zapowiedzi. Żydzi to naród poważny. Gruźb nie rzucają na wiatr. Wszystko to prawda, a jednak moim zdaniem nie o pieniądze tu głównie chodzi. To znaczy, o nie chodzi też, ale nie o nie przede wszystkim. Cel główny operacji jest nie finansowy, lecz polityczny. A cel ten brzmi tak. My, naród polski, mamy raz na zawsze uznać swój walny udział w żydobójstwie XX wieku i się za to przed nimi ukorzyć. Haracz ma to nasze ukorzenie się tylko przypieczętować, zawoła się wtedy. Patrzcie, płacą, choć nie musieli. Czemu więc płacą? Bo mają naszą krew na swoich rękach i tak chcą ją zmyć. Nikczemny występ Aleksandra Kwaśniewskiego w Jedwabnem nie załatwił sprawy z tamtego punktu widzenia. Choć znowu nie dlatego, że nie poszła za nim gotówka. Kwaśniewski nie ważył się jednak przepraszać tam w imieniu narodu. Przepraszał jedynie, tak to mówił, w imieniu swoim i tych Polaków, co myślą jak on. Więc na pewno nie wszystkich. Sobie i swojej klice załatwił tym wprawdzie dalsze poparcie krajowe i zagraniczne, o czym go też natychmiast zapewnił ówczesny ambasador Izraela w Polsce, Shevach Weiss. Nie sposób nie przytoczyć tu słów Weissa. Ja już je kiedyś na antenie Radia Maria cytowałem, ale one są tak piękne, że nie mogę sobie odmówić, żeby je jeszcze raz tutaj Państwu zaprezentować. Co powiedział Weiss dzień po tej uroczystości w Jedwabnym? Mówi Weiss. Byłem wczoraj w Jedwabnym, słuchałem przemówienia prezydenta Kwaśniewskiego. Prezydent Kwaśniewski jest od wczoraj obywatelem Europy i świata. On skoczył 100 kilometrów do przodu. On miał tę odwagę, by powiedzieć swojemu narodowi. Powiedział, że Polacy palili swoich sąsiadów. Nie tylko w Jedwabnym, w innych miasteczkach też. Jego słowa w Jedwabnym są dla mnie jeszcze ważniejsze niż gest i słowa Willy Brandta kiedyś w Warszawie.
Słowa prezydenta Polski trafiły wszędzie, usłyszał je cały świat. Polacy mordowali Żydów. Tak powiedział prezydent Polski. On reprezentuje tę piękną, uczciwą, nową Polskę, z którą my powinniśmy mieć kontakt. Na uroczystościach w Jedwabnym z prezydentem Kwaśniewskim byli reprezentanci polityczni Polski postępowej, nowoczesnej, europejskiej. Profesor Władysław Bartoszewski, profesor Bronisław Geremek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz. 10 lipca Polska weszła do Europy, kończy Weiss. Nie wtedy weszła, tylko 1000 lat wcześniej i nie ambasadorowi Izraela o tym wyrokować. Ważne. Ważne, że Jedwabne sprawy nie zamknęło, bo ta piękna nowa Polska, co tak służbiście wystąpiła tam w Jedwabnym, w Jarmułkach, wszyscy oni ci wymienieni, to nie była cała Polska, tylko jej mały kawałeczek. Naród się nie ukorzył. Zanim podejmę pytanie numer 2, co robić, wróćmy jeszcze do wywiadu Yehudy Bauera. Widać bowiem na nim, jak systematycznie druga strona działa. Jego wywiad był odpowiedzią na wcześniejszy wywiad profesora Krzysztofa Jasiewicza, autora książki Rzeczywistość sowiecka 39-41 w świadectwach polskich Żydów. A tam u Jasiewicza w tym znajdujemy informację następującą. U Jasiewicza podkreślam. Norman Davis w jednym z wywiadów opowiadał, że w latach 70. do Londynu przyjechał znany historyk Holokaustu Yehuda Bauer. Ambasada Izraela zorganizowała z nim spotkanie, na które zaprosiła wszystkich historyków żydowskiego pochodzenia zamieszkujących w Anglii. Davis dostał się tam dzięki znajomości z Polońskim, to taki inny żydowski historyk, i był zszokowany. Bauer przedstawił bowiem instruktaż, jak należy pisać o II wojnie światowej. Po pierwsze, cierpienia Żydów należy wyłączyć z losów innych narodów. Po drugie, ludzi należy podzielić na 3 kategorie. Katów, obojętnych i ofiary. Kaci to naziści i ich kolaboranci. Obojętni to Polacy. A ofiary to oczywiście Żydzi. Na żadne niuanse nie ma miejsca. A ofiary to oczywiście Żydzi. Na żadne niuanse nie ma miejsca. Zauważmy, że zaostrzanie operacji wobec nas polega teraz na przesuwaniu nas z kategorii obojętnych do kategorii katów. Jak w Jedwabnym. Mnie chodzi jednak o coś innego. Tam to był instruktaż, a ów ostatni wywiad Bauera to jest nowy instruktaż zaktualizowany. Zawiera nowe wytyczne, jak pisać o postawie polskich Żydów na Kresach po 17 września 1939 roku. My Polacy, wiedzieliśmy, że w swej masie tamtejsi Żydzi przyjęli zwycięskich Sowietów z radością, z wrogością zaś odnosili się do pobitych Polaków.
Ich wytyczne, te bauerowskie, były jednak dotąd takie. Wypierać owej radości w żywe oczy. Entuzjazmu Żydów dla wkraczających Sowietów nie było, to są wymysły i insynuacje polskich antysemitów. Ta wersja obowiązywała jeszcze rok temu. Jest na przykład obecna, każdy może ją tam odnaleźć, w głośnym i paskudnym wywiadzie Aliny Całej z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tymczasem, odkąd po Jedwabnym nasi co uczciwsi historycy zaczęli przyglądać się sprawie dokładniej, a książka profesora Jasiewicza jest jednym z owoców tego przyglądania się, stawało się coraz bardziej widocznym, że entuzjazm rzeczywiście był. W tej sytuacji stara instrukcja, by się go po prostu wypierać, stała się niewygodna. Więc Jehuda Bauer spieszy dać nową. Z prawdą ma ona tyle wspólnego, co tamta, ale trzeba przyznać, i to doceńmy, że propagandowo zrobiona została po mistrzowsku. Stara instrukcja była prosta. Żadnej radości nie było. Nowa zaś mówi tak. Masowa radość wprawdzie była, ale powód miała całkiem inny niż się myśli. Żydzi na Kresach nie cieszyli się, że przyszli Sowieci, tylko że nie przyszli Niemcy. Oto co mówi sam Bauer, cytuję. Zjawisko wiwatowania na widok sowieckich czołgów miało swoje przyczyny. Po pierwsze, alternatywą dla Żydów byli Niemcy. Polacy powinni spróbować postawić się w ich sytuacji. Naprawdę nie ma się Żydom co dziwić, że woleli bolszewików. W jednej, tutaj dalej mówi Bauer, w jednej relacji z Równego znalazłem znamienne słowa i tu on je cytuje niby. Mieliśmy wybór, tamten ktoś z Równego mówi, mieliśmy wybór między wyrokiem śmierci u Niemców lub wyrokiem życia u Sowietów. Powtarzam, mówi Bauer, cały grzech Żydów polegał na tym, że woleli Sowietów od Niemców. Woleli Sowietów od Niemców. To jest właśnie ta nowa instrukcja. Kłamliwa, bo skąd Żyd z Równego mógł we wrześniu 1939 roku wiedzieć, jaki wyrok wydadzą na niego Niemcy półtora roku później? Mordowanie Żydów zaczęło się dopiero z uderzeniem na Związek Radziecki, czyli w końcu czerwca 1941 roku. Przedtem Niemcy mordowali Polaków, jak w podtoruńskiej Barbarce, tutaj. Nie, Barbarka w tym kierunku chyba jest, nie. Tam, 4 kilometry tu stąd. Jak w podtoruńskiej Barbarce, albo jak tych, co 14 czerwca 1940 roku pojechali z pierwszym transportem do Oświęcimia. Pojedynczo wśród tych mordowanych wtedy byli na pewno także jacyś polscy Żydzi, ale nie jako Żydzi, tylko jako polska inteligencja. Ta zaś relacja z Równego, którą chce nas tumanić Bauer, to jakiś późniejszy fabrykat, jeżeli nie wręcz falsyfikat. Jesienią 1939 roku Żydzi na Kresach nie mieli pojęcia, co ich czeka. Antoni Słonimski, uciekając jak wielu ku Rumunii wtedy, zatrzymał się w Brodach u jakiejś rodziny żydowskiej. Innych zresztą pewnie w Brodach wtedy nie było. I pisze tak, Słonimski, alfabet wspomnień jego. Pokrzepiony posiłkiem wdałem się w rozmowę ze starym Żydem. Zadziwił mnie raz jeszcze zanik instynktu samozachowawczego,
czy też uparta wiara Żydów w cywilizację niemiecką. Czegoż miałem wymagać od ciemnego Żyda z Brodów, jeżeli przyjaciel mój, krytyk literacki, wyśmiewał mnie, gdy tłumaczyłem, że hitlerowcy będą to robili, co już robią u siebie i w Austrii. Tak samo ironicznie zapytał mnie stary Żyd w Brodach. Panie Słonimski, pan wierzy, że taki kulturalny naród może rabować? Nie bał się Niemców, bał się pogromów. I ja, pisze Słonimski, nie zdawałem sobie wtedy sprawy z ogromu klęski. Nie wierzyłem przez chwilę, że zagrożony jest sam byt narodu. Taka jest prawda, nie taka, jaką podsuwa nam nowa instrukcja Jehudy Bauera. Ale zapamiętajmy jej fabułę, bo jeszcze nie raz się z nią spotkamy. Nowa instrukcja zresztą już działa. O wywiadzie Jasiewicza wypowiadał się także Antoni Poloński, ten sam, co tam wprowadzał Davisa do ich ambasady w Londynie. I Poloński mówi tak. Rzeczywiście część polskich Żydów z zadowoleniem przyjęła wkroczenie Sowietów na Kresy. Tego nikt rozsądny nie neguje. Jednakże należy pamiętać, że po rozpadzie państwa polskiego alternatywą Sowietów byli Niemcy. A więc rozwiązanie dla Żydów znacznie bardziej niebezpieczne. Tak się fałszuje historię. Podług instrukcji. Pytanie, co my mamy robić? Odpowiedź jest krótka w słowie, długa w czynie. Piętnować zdradę narodową i sprzedawczykostwo. Piętnować publicznie i imiennie. To wystarczy. Główne zagrożenie idzie bowiem od wewnątrz. Podstawiacze operują z zagranicy, ale bez popleczników na miejscu niewiele by zdziałali. Gdy oczerniają nas obcy, moc dowodową ma to małą, ale gdy swoi, to sprawa jest inna. Pierwszą Rzeczpospolitą zgubiło sprzedawczykostwo i niesłychana wyrozumiałość i pobłażanie wobec niego. Tak samo może zginąć trzecia i to rychło. Arabskie przysłowie mówi, padający wielbłąd przyciąga wiele noży. Lud Warszawy odpowiada na to, jak widziałem ostatnio w autobusie, przeżyliśmy Ruska, przeżyjemy Tuska. Zapewne przeżyjemy, tylko jak? Ze współdziałaniem polskim w operacji podstawiania nas za Niemców spotykamy się co rusz. Jedwabny nie całkiem się udało. Polacy mieli sami uznać się tam za naród żydobójców, który winien czynić za to przed nimi nieustającą pokutę. Tymczasem naród polski tego weksla przez innych nań wystawionego nie podżyrował i weksel został płonny. Dlatego po 5 latach próbę zmuszenia nas do tego żyra szantażem ponowiono. Tym razem na tle prowokacji kieleckiej z lipca 1946 roku. Gross wydał nowy paszkwil, w którym tezy takie jak, na przykład tu cytuję, antysemityzm był integralną częścią polskiego katolicyzmu, albo udział Polaków katolików w mordowaniu współobywateli Żydów był zjawiskiem rozpowszechnionym na terenie całego kraju. Udział Polaków katolików w mordowaniu współobywateli Żydów był zjawiskiem rozpowszechnionym na terenie całego kraju. Należą do najniewinniejszych.
paszkwil nosi tytuł strach. Znaczy strach nas, Polaków, przed odpowiedzialnością za to, cośmy zrobili rzekomo według nich. Książce nadano znowu niebywały rozgłos. Elie Wiesel, znany Polakożerca i laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Tak oceniał ją, tą książkę Grossa, nową, na łamach gazety Washington Post. Wszystko, co niskie, prymitywne, plugawe i nikczemne w ludzkim zwierzęciu, zostało przeanalizowane na tych stronach Grossa. Dla Amerykanina jest jasne, że te ludzkie zwierzęta to my, tubylcy z Nadwisły. Profesor Ewa Thompson z Uniwersytetu Rice'a w Houston, Polka z pochodzenia i nam życzliwa, tak opisuje efekt tej drugiej publikacji Grossa. Dla amerykańskich środowisk opiniotwórczych strach Grossa bardzo szybko stał się Biblią, niepodważalną prawdą objawioną o historii Polski i o Polakach. Jakakolwiek próba obrony naszych racji była z góry skazana na porażkę. Próba sporu ze środowiskami żydowskimi w USA, podjęta przez tutejszych Polaków, jest jak próba ataku z patykiem na czołg. To samo mówi Frank Milewski z Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jak poprzednia książka Grossa, strach wyrządził sprawie polskiej w Stanach Zjednoczonych gigantyczne szkody. Tak było i jest w Ameryce. A jak u nas? U nas szykowano to samo polskimi rękami. W styczniu 2008 roku krakowskie wydawnictwo Znak wydało Grossa po polsku, tym samym go międzynarodowo uwierzytelniając. Odpowiedzialność za tę publikację i za promocję tego paszkwilu Grossa w Polsce ponosi osobiście prezes Znaku Henryk Woźniakowski. Choć on sam i jemu podobni upaja się zapewne poczuciem własnej szlachetności i obiektywizmu, jak on gdzieś wojewoda Opaliński pod Ujściem. Ale co tam Znak? Do promocji Grossa przyłączył się Uniwersytet Jagielloński, Alma Mater Polonie, nobilitując w ten sposób jego paszkwil naukowo. W Auditorium Maximum na UJ-cie zorganizowano mu 24 stycznia 2008 roku wielką fetę, a w jej prezydium zasiedli Adam Michnik, Jan Tomasz Gross, profesor Andrzej Chwalba, jakiś nieznany mi były prorektor UJ-u, doktor Jakub Petelewicz z Centrum Badań nad Zagładą Żydów Polskiej Akademii Nauk oraz doktor Marek Edelman, który pod koniec życia najwyraźniej tracił swoją dawną, podziwu godną równowagę sądu. Jak rektor UJ-u mógł dopuścić u siebie do tej szopki otwarcie antypolskiej i antykatolickiej? Michnik pytał tam, cytuję Michnika, zwracając się do zgromadzonej gawiedzi, tam pytał: kiedy polski kościół, episkopat, kardynał Dziwisz, arcybiskup Nycz, prymas Głęb wreszcie powiedzą: wstydzimy się dokumentu biskupa Kieleckiego, Kaczmarka? Zgodę rektora tłumaczę sobie tylko jego obawą przed międzynarodową nagonką na Uniwersytet Jagielloński, gdyby odmówił. Jak widać, zamach wzięto wielki, a jednak operacja Strach
spaliła na panewce.